Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj sporo o siatkówce, ale też o piłce ręcznej i koszykówce, ale zaczynamy od piłki ręcznej. Moim Państwa gościem dzisiaj jest zawodniczka Energia ZS Koszalin, Romana Roszak. Witam. Witam. Co do spotkania, mierzyłyście się z drugim takim mocnym rywalem, ale chyba jednym z najmocniejszych w tej chwili w całej lidze, Pogoń Baltika Szczecin, mecz prestiżowy. No i właśnie, mecz prestiżowy, ale jednak chyba Wam troszeczkę nie wyszedł. Chyba ten prestiż nas zjadł, ale no nie układało się tak, jakbyśmy chciały i skuteczność zawiodła 17 błędów w drugiej połowie, więc wynik był 8 w plecy, więc mam nadzieję, że nadrobimy to z Wisłem. Pani trener często przywiązuje dużą wagę do statystyk. Tak było przy okazji meczu z Zagłębiem Lubin i przy okazji meczu z Pogonią Baltiko Szczecin. Te statystyki oczywiście obrazują w jakiś sposób wynik spotkania, ale mimo wszystko tu też decyduje o tym gra. Pogoń była jednak poza waszym zasięgiem? No właśnie nie. I to, że przegrałyśmy aż 8, to w ogóle na tok meczu w ogóle się nie przekładało, ponieważ do 48 tam było dobra 2 dla nich, a później też Marta dostała kontuzję, dostała w głowę. Może też nas troszeczkę to przyćmiło i aż 8 się zrobiło. No właśnie, też podkreślała pani trener, że to wszystko, ta przewaga wypracowana w końcówce w zasadzie spotkania, że ten wynik zdecydowanie chyba za wysoki. Oczywiście, bo przegrać 2-3 rozumiem, ale nie aż 8 bramkami. No troszeczkę żałujemy, no ale mam nadzieję, że te błędy poprawimy i w Wisłę będzie troszkę lepiej z Wisłem. Podsumowanie tego, co się działo w czwartej kolejce spotkań w Superlidze, wszystkie wyniki, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników czwartej kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Energa ZS Koszalin przegrywa na wyjeździe z Pogonią Baltiką Szczecin 23-31. Wisłę Gdynia pokonał UKS PCM Kościerzyna 34-18. Piotrkowia przegrała z MKS-em Lublin 19-28. Remis w starciu Olimpii Beskid Nowy Sącz z KPR-em Jelenia Góra po 25. AZS Łączpol AWFiS Gdańsk pokonał na wyjeździe KPR Gminy Kobierzyce 25-23. Zagłębie Lubin pokonało Kramstart Elbląg 31-28. W tabeli prowadzi AZS Łączpol AWFiS Gdańsk z 7 punktami. Po 6 mają Kramstart Elbląg, Pogoń Baltika Szczecin, MKS Lublin i Wisłę Gdynia. Po 4 Energa AZS Koszalin, Olimpia Beskid Nowy Sącz, Zagłębie Lubin. Po 1 punkcie mają Piotrkowia, KPR Jelenia Góra, UKS PCM Kościerzyna. Bez punktu KPR Gminy Kobierzyce. W piątej kolejce spotkań Energa AZS Koszalin zmierzy się we własnej hali z Wisłem Gdynia. Będzie to starcie sąsiadów ligowej klasyfikacji. Kramstart Elbląg podejmuje Pogoń Baltika Szczecin. AZS Łączpol AWFiS Gdańsk rywalizować będzie z Zagłębiem Lubin. Olimpia Beskid Nowy Sącz podejmuje KPR Gminy Kobierzyce. MKS Lublin zmierzy się z KPR-em Jelenia Góra. I UKS PCM Kościerzyna podejmować będzie Piotrkowie Piotrków Trybunalski. Byliśmy także w Bobolicach z kamerą, tam odbył się turniej Energa Cup, to już 5. edycja turnieju z udziałem 4 drużyn występujących w Orlen Lidze w siatkówce kobiet. Relacja z tego turnieju przed nami. Tradycyjnie Bobolice są gospodarzami jednego z najważniejszych turniejów przedsezonowych w siatkówce kobiet. W 5. edycji Energa Cup wzięły udział 4 ekipy z Orlen Ligi. Były to Chemik Police, Legionowia Legionowo, PTPS Piła i Pałac Bydgoszcz. Turniej mamy już z okazji 5. rocznicy, ale tak naprawdę jest to 6. turniej. Pierwszy był taki zerowy, kiedy imię Agaty było 7 października nadawane. No wpisał się w krajobraz, no trzeba przyznać, jesteśmy bardzo w tym roku zadowoleni z frekwencji i ze składów, które tutaj przyjechały. A przy okazji turnieju też jest kilka imprez towarzyszących. Jak to wyglądało w tym roku? No już tak tradycją się stało, że mamy spotkania z siatkówką, więc młodzież tutaj ze szkoły podstawowej i z gimnazjum spotyka się z trenerami, z siatkarkami. Jest taki zestaw ćwiczeń, bardzo chętnie dzieciaczki biorą udział. Nasze dzieciaki tutaj, gimnazjaliści, wspierają imprezę, obsługują, można powiedzieć, tak? Popiarze, podawanie piłek, to są takie ważne rzeczy. Po kilku latach przerwy do gry w bobolickim turnieju powrócił mistrz Polski Chemik Police. To właśnie ta ekipa była zdecydowanym faworytem w zawodach. Chemik Police, taki powrót do Bobolicy, także no, pełen sukces, jeżeli taka drużyna tutaj przyjeżdża. Tak, bardzo się cieszymy z tego, bo od kilku lat zabiegaliśmy, żeby co roku przyjeżdżali przecież do nas. Lody odtajały, udało się przekonać tutaj decydentów o tym, żeby Chemik nas odwiedził i Chemik zapewnia, że chętnie przyjdzie i w następnym roku. Chemik rozpoczął rywalizację od zwycięstwa nad PTPS-em Piła 3-0. Nie był to łatwy mecz dla mistrzyń Polski. Pierwszy set zakończony do 22, drugi do 23.
W trzecim potrzebna była gra na przewagi. Tutaj Chemik był lepszy i wygrał 27-25. W drugim meczu Chemik mierzył się z Legionową. Tutaj wyrównana rywalizacja przez początkowe dwa sety. W pierwszej odsłonie Chemik górą, wygrana 25-19. W drugiej Legionowia 25-20. Dwie kolejne partie należały jednak do Chemika Police. Wygrana 25-22 i 25-11. W całym meczu 3-1. Po tych dwóch spotkaniach pewne było, że Chemik ma już zapewnione zwycięstwo w turnieju. W pozostałych meczach Pałac Bydgoszcz mierzył się z PTPS-em Piła. Zwycięstwo ekipy z Piły 3-1. Drugie spotkanie Pałac rywalizował z Legionowią. Tutaj do rozstrzygnięcia losów rywalizacji potrzebny był tiebreak. W tym ostatnim, piątym secie lepszy był Pałac Bydgoszcz, wygrywając 15-7. W innym spotkaniu Legionowia mierzyła się z PTPS-em Piła. Tutaj zwycięstwo Legionowi 3-2. W oglądanym ostatnim meczu Pałac Bydgoszcz mierzył się z Chemikiem Police. Rywalizacja rozpoczęła się po myśli drużyny bydgoskiej. Pierwszy set padł łupem tej ekipy, wygrana 25-23. W drugiej odsłonie wydawało się, że zespół bydgoski jest bliski wywalczenia zwycięstwa. Prowadził już 22-19, jednak Chemik zdołał wygrać tego seta 27-25. Kolejne dwie partie to jednak wygrane Chemika, pewnie do 20 i do 22, tym samym wygrana drużyny z Polic 3-1. Tym samym Chemik został zwycięzcą całego turnieju. Zwycięstwa, no jak właśnie, były łatwe czy nie było? No i myślę, że były bardzo trudne. Wszystkie zespoły przeciwko nam grają bardzo rozluźnione i grają swoją najlepszą siatkówkę, dlatego nam się gra, bardzo ciężko grało w tym turnieju, szczególnie dlatego, że to był nasz pierwszy turniej i tak naprawdę dopiero w poprzednim tygodniu zaczęłyśmy grać szóstkami i to był taki mały sprawdzian. I przynajmniej teraz wiemy, nad jakimi elementami musimy pracować, bo trochę ich jest jeszcze. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, ten pierwszy set, tak trochę nie weszłyście zbyt szybko w to spotkanie, trochę trzeba było się rozpędzić, już w kolejnych setach było lepiej. Tak, zgadza się. No tak jak mówię, no Bydgoszcz zagrała bardzo fajnie, grały szybko. My miałyśmy problemy z poruszaniem się, z zablokowaniem rywala. Ważna na pewno drugi set i końcówka, którą wygrałyśmy i myślę, że to był taki decydujący moment, który spowodował, że Bydgoszcz troszeczkę, że tak powiem, oklapła, a my nabrałyśmy wiatru w żagle i już grałyśmy coraz lepiej. W takim turnieju chyba można poznać potencjał potencjalnych rywali. Tak, na pewno. No, takie turnieje są fajne. No, przede wszystkim dlatego, że można samemu się sprawdzić i tak jak mówiłam wcześniej, zobaczyć, nad czym trzeba jeszcze pracować. No i tak jak pan powiedział, poznać rywali i już jakieś tam ich zagrania. Także na pewno cieszymy się, że mogłyśmy tutaj wystąpić. Trzeba powiedzieć, że sporo walki. Tutaj sporo serca chyba zostawiłyście na parkiecie. Tak, tak. W pierwszym meczu może nie było tego za bardzo widać, ale za to we wczorajszym i dzisiejszym już można powiedzieć, że powalczyłyśmy. Były takie elementy i były takie momenty w tym ostatnim spotkaniu z Chemikiem, w których można było was oklaskiwać i chyba trzeba powiedzieć, że chyba w dobrym kierunku wszystko idzie. No wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku, jednak było dużo szans też niewykorzystanych i wydaje mi się, że nad tym jeszcze trzeba popracować. Ale nie ma co narzekać, z mistrzem Polski 3-1 przed sezonem nie narzekamy. Nie był to łatwy turniej dla nas, bo było to nasze pierwsze granie takie. Spodziewaliśmy się, że będzie ciężko i tak naprawdę było ciężko. Ale ja się bardzo cieszę, że zagraliśmy właśnie tutaj w Bobolicach taki turniej, gdzie mogliśmy sprawdzić, nad czym tak naprawdę musimy jeszcze pracować przed startem ligi. Mamy jeszcze na to troszeczkę czasu. Dużo odpowiedzi nam dały te mecze, które tutaj rozegraliśmy. I bardzo się cieszymy oczywiście ze zwycięstwa. Co do dzisiejszego meczu, no to racja. Troszeczkę tak za dużo błędów popełniliśmy w tym pierwszym secie, przez co przegraliśmy go. A jeśli chodzi o drugiego seta, to też bym chciał pochwalić zespół, bo już wysoko przegrywaliśmy. A mimo to doszliśmy przeciwnika w końcówce i wygraliśmy tego seta. Co nam umożliwiło wygraną 3-1, z czego bardzo się cieszę. Jeżeli nie jest to tajemnica, to jakie wnioski, nad czym musicie pracować? No na pewno dużo musimy popracować nad blokiem, bo tutaj jeszcze to tak nie funkcjonowało w tych dwóch pierwszych meczach, tak jakbyśmy chcieli. Dzisiaj już było ok, ale wiem, że na pewno jeszcze musimy dużo nad tym pracować. No i na pewno jeszcze bym chciał troszeczkę zagrywki i zagrywkę wzmocnić i przyjęcie poprawić, ale to na pewno też nam może to nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli, bo dziewczyny są w ciężkim treningu siłowym, te nogi są dość takie ciężkie, mało dynamiczne,
więc na pewno kiedy przyjdzie ta świeżość, to będzie to wszystko lepiej funkcjonować. Dla Bobolic taki turniej to zdecydowana promocja miasta w całym kraju. Jest to, tak jak pan powiedział, piąty już turniej. Myślę, że ten jest chyba taki, który ma najwyższy poziom. Mówię tutaj też i o poziomie poszczególnych zawodniczek, poszczególnych klubów i zespołów, które do nas jechały. Myślę, że traktowały chyba to ten turniej nasz nie jako taki trochę przed konkretnymi jeszcze rozrywkami, tak bardziej treningowo, ale chyba bardzo na poważnie, bo uważam, że dały z siebie naprawdę maksa. Jeżeli chodzi o taki turniej, to jest takie niesamowite wyzwanie organizacyjne, ale też niezła promocja Bobolic na arenie ogólnopolskiej. Tak, no właśnie to jest dla nas bardzo ważne też. Staramy się, żeby tak było, więc wszelkimi możliwymi sposobami próbowaliśmy zorganizować to w sposób bardzo ciekawy, z udziałem też i tych znakomitych drużyn siatkarskich, bo mamy świadomość, że dopiero ci najlepsi przyciągają właśnie kibiców. I myślę, że ten cel osiągnęliśmy. Obserwuję też medialnie, jak tutaj wizerunkowo wyglądamy, więc póki co oceny są bardzo dobre. Kibiców mamy bardzo dużo, tak naprawdę chyba najwięcej. Jak tak porównuję poprzednie te cztery, też frekwencja była niezła, no ale myślę, że w tym roku to jest naprawdę rewelacyjnie. Z tego można być zadowolonym. Dlatego też chcielibyśmy oczywiście utrzymać tą tradycję, która już się tutaj w gminie Bobolice urodziła i na pewno w przyszłym roku również będziemy organizatorami podobnego turnieju. Większość klubów, które tutaj przyjeżdża od początku praktycznie istnienia tego turnieju. Jak wygląda w ogóle współpraca między Bobolicami a właśnie tymi klubami? Ja myślę, że to jest taka właśnie już w tej chwili taka bardziej przyjacielska współpraca. To już nie jest taka bardziej służbowa, tylko znamy się, bo to są, tak jak powiedział, w większości jednej te same drużyny, które przyjeżdżają. Staramy się zapewnić też im doskonałe warunki tutaj i pobytu, właśnie no i tutaj udziału w rozgrywkach. Znamy się dobrze, więc te relacje są idealne. Nawet wczoraj też mieliśmy takie podziękowanie, spotkanie ze sponsorami, bo też w tym roku bardzo tutaj jest duży udział ich finansowy. Z udziałem to było z tych sponsorów i osób, trenerów, menadżerów, prezesów klubów tych sportowych, więc również tutaj ten temat został omówiony także i pod takim kątem, że być może będziemy myśleć też o niewielkim jakimś udziale finansowym poszczególnych drużyn na kolejne już lata, bo w tej chwili to jest taki dla nich pobyt bezpłatny. Czas na indywidualne wyróżnienia. Najlepszą atakującą została reprezentantka Legionowi Monika Bociek. Najlepiej blokującą zawodniczką Alicja Ogoms z PTPS-u Piła. Najlepszą przyjmującą była Agata Skiba z Legionowi. Wyróżnienie dla najlepszej rozgrywającej dla reprezentantki Pałacu Bydgoszcz Pauliny Bałdygi. Najlepszą liberą imprezy była Mariola Zenik z Chemika. Najbardziej wartościową zawodniczką turnieju została Aleksandra Jagiełło, zawodniczka Chemika Police. Na pierwszym miejscu zawody ukończył Chemik Police. W składzie tej drużyny występuje sporo reprezentantek Polski. Wśród nich medalistki Mistrzostw Europy i nie tylko. Aleksandra Jagiełło, Anna Werbińska, Katarzyna Gajgał-Anioł, Mariola Zenik, Agnieszka Bednarek-Kasza, Izabela Bełcik. To bardzo znane nazwiska w siatkówce kobiecej w naszym kraju. Na drugiej pozycji uplasowała się Legionowia. Trzecie miejsce dla PTPS-u Piła. Na czwartej lokacie uplasował się Pałac Bydgoszcz. Organizatorzy turnieju zapowiadają jeszcze większe emocje w przyszłym roku. Przed nami pojedynek z Wistalem Gdynia. Zespół, który do tej pory wygrał wszystkie spotkania, aczkolwiek rozegrał trzy pojedynki. Wistal Gdynia to zespół, który również będzie się chyba raczej liczył w walce o czołowe lokaty w tym sezonie. Czy jest tutaj duża szansa na to, żebyśmy wygrali? Ja mam nadzieję, że jeśli zniwelujemy te wszystkie nasze błędy, poprawimy skuteczność i będziemy bardziej skupione, to wygramy z nimi, bo jeśli zatrzymamy ich kontrę, może Monikę Kobylińską, to będzie wszystko toczyło się pod nasz rygtendu. No właśnie, przede wszystkim musicie się skoncentrować na wyeliminowaniu własnych błędów. To była przyczyna dwóch porażek w ostatnich meczach. Często te błędy takie są dosyć niewymuszone. Czy to wynika z jakiegoś braku koncentracji? Nie wiem, już same w szatni jesteśmy złe na siebie, że jak takie juniorki gramy, tyle błędów, aut, w nogi, podania, to już nie wypada na takim poziomie.
Mam nadzieję, że to wyeliminujemy na mecz z Wiselem w końcu. Przed nami krótka relacja z tego, co robili koszykarze w miniony weekend. Rywalizowali w Słupsku. O tym, co tam się wydarzyło, przed nami. AZS Koszalin wziął udział w turnieju o Puchar Prezydenta Słupska z udziałem czterech drużyn występujących w Tauron Basket Lidze. Obok akademików w rywalizacji wzięły udział Polski Cukier Toruń, MKS Dąbrowa Górnicza i Energa Czarni Słupsk. Nasz zespół w pierwszym dniu zawodów rozegrał mecz półfinałowy, rywalizował z Polskim Cukrem Toruń. Tutaj zmagania tylko w pierwszej kwarcie dla zespołu z Torunia. Później dominacja akademików, wygrana druga kwarta 21-7 ustawiła losy spotkania. Ostatecznie akademicy wygrali z drużyną toruńską 67-55. Po 15 punktów dla naszej drużyny zdobyli Daryl Harris i Piotr Stelmach, po 8 Manigol, Nelson i Wadowski. Drugiego dnia zawodów akademicy wzięli udział w finale, zagrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Tutaj rywalizacja w pierwszej kwarcie dla MKS-u i wygrana 21-7. W drugiej odsłonie akademicy odrobili część strat, wygrywając 26-16. AZS wygrał także trzecią odsłonę 9-4. Później jednak rywalizację zdominował MKS, wygrywając ostatnią kwartę 26-14 i całe spotkanie 67-56. Tym samym AZS zajął drugie miejsce. 11 punktów dla akademików zdobył Piotr Stelmach, po 10 Igor Wadowski i Darren Harris. No dzisiaj to już wszystko. Dzisiejszą Ekstraklasę kończymy koszykówką. Moim Państwa gościem była dzisiaj zawodniczka Energii AZS Koszalin, Romana Roszak. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.